Dymisja szefa szwajcarskiego Banku Narodowego. Philipp Hildebrand zrezygnował ze stanowiska po oskarżeniach o złamanie tajemnicy bankowej. Jego żona miała dokonać korzystnych transakcji zakupu i sprzedaży dolarów latem ubiegłego roku, w czasie silnych wahań na rynku walut. In Anbetracht der andauernden und vehementen ze względu na intensywną debatę publiczną wokół tych transakcji finansowych, a także po przemyśleniu całej sytuacji, doszedłem do wniosku, że nie mam możliwości, by dowieść, że moja żona 15 sierpnia dokonała transakcji walutowej bez konsultacji ze mną. Żona Hildebranda kupiła ponad $500,000 na krótko przed interwencją banku centralnego, która spowodowała osłabienie szwajcarskiej waluty. Dzięki tej operacji mogła zarobić ponad $100,000.